Wiesia, z którym grałem w zespole Replay, który bazował w Kościanie. No i po pierwszej próbie udało mi się właściwie już zagrać sztukę, jak to się mówiło. Pamiętam, że w Gnieźnie graliśmy już z Wojtkiem Skowrońskim. Jakoś szybko udało nam się nawiązać jakąś taką komunikację, przede wszystkim na warstwie rytmicznej. No i po prostu jakoś tak się potoczyło, że właściwie do końca kariery Wojtka towarzyszyliśmy mu z całą kapelą. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani materiałami, jest już załadowane na YouTube, a właśnie te fragmenty koncertów, dużo fragmentów jest też z Niemiec, kiedy to grupa w tym składzie wyjeżdżała do Niemiec. Leverkusen. W Leverkusen między innymi, ale też był Stuttgart. Stuttgart, tak? Stuttgart, Kolonia, Berlin. Także można tam pewne fragmenty odszukać w internecie, Zollinger. Jeśli Państwo macie ochotę. Trochę tego było w ciągu tych trzech lat. Takich właśnie zagranicznych, bo w sumie żeście chyba 5 lat razem grali, nie? Tak, i Polsce przede wszystkim, a także wyjeżdżaliśmy za wschodnią granicę, bo mieliśmy też takie małe tournée po dzisiejszej Białorusi, bo tak można powiedzieć. Także proszę Państwa, zostawiam Was z dźwiękami. Myślę, że Wojtek, ci wszyscy ludzie nas tutaj teraz widzą, którzy są w tej niebiańskiej orkiestrze i tam troszeczkę brawa nam biją, więc wielkie brawa. Skowroński Tribute Band, Bartek Cholewiński, piano, Lech Niedźwiedziński, gitara, Zenon Strokowski, bas, Wiesław Lustyk, perkusja. Thank you.
są szczyty. Go on do te. What banker. Kansas City. Kansas City. Oczywiście z Powrońskiego, bo Kansas City Wojtek też grał ciut wolniej, ale myśmy postanowili w naszej aranżacji zagrać. Ale teraz w Zabrzu bodajże to było, albo w Opolu. Jak Wojtek zapowiadał ten utwór, to mówi do Zenka tak. Zenek, to jest utwór dedykowany dla ciebie. Bo ty takie fajne życie tam prowadzisz. Tytuł utworu, każdy niech sobie dopowie. Nie będzie ta, to będzie inna. To ci słaniaczek. Hey, 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 hey
Cza. Słuchajcie, nie może zabraknąć oczywiście Boogie Woogie. A tu opowiem taką ciekawą historię, że dotyczy ona mnie, ale mój brat Michał Polewiński, grający w Boogie Boysach, notabene na najostatniej płycie też jest ten właśnie dokładnie utwór Wojtka Skowrońskiego, i Piotrek Kałużny zabrał kiedyś mojego brata, jak miał tam, nie pamiętam, 13-14 lat, do Wojtka Skowrońskiego do domu. I Michał tak usiadł przy tym fortepianie, mówi: panie Wojtku, coś by mi pan tu pokazał, jak tutaj łapać. A Wojtek mówi: zagraj, pokaż, co umiesz. No Michał coś tam zagrał, Wojtek go poklepał po plecach i mówi: będziesz dobrze grał Boogie. A Michał się pyta: skąd pan wie? Bo dobrze siedzisz przy fortepianie. Śpiewa Piotrek Przybylski. Jestem. Proszę państwa, to nie jest tak, że ja sobie tu wchodzę, kiedy chcę. Po prostu Bartek powiedział: zagram, jak ty zaśpiewasz. No co miałem zrobić? Fajnie, że chłopak zagra, no to już wytrzymacie państwo ten jeden utwór więcej ze mną. Do słów Andrzeja Sobczaka, lecz głupiego życia żal. Tu góry to po złoty, saronowe wy, perfumy firmy Koty, sztuczne perły, sztuczne łzy. Przy barze są czy whisky, dolarowy gość. Dziewczynki liczą zyski, śmieją się na cały głos. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest tego wart. Z głośnika hity płyną, na parkiecie tłok, a facet za kurtyną czujnie śledzi każdy krok. I dalej tak do rana, póki starczy sił. Oj, Danasz, moja Danasz, żebyś się nie urobił. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz, nie jest tego wart.
Festiwal. Wiesław Lustyk, perkusja. Zenon Strzałkowski, bas. Legnie Dziedziński, gitara. Harmonika, wokal. Bartek Cholewiński, piano. Wielkie brawa. Do głowy, do pozłoty, salonowe lwy. Parfumy firmy, koty, sztuczne perły, sztuczne łzy. Przy barze są whisky, dolarowy gość. Dziewczynki liczą zyski, śmieją się na cały głos. Jak się bawisz? Jak się bawisz? Świata nie naprawisz? Nie, jest tego wart. Hity płyną na parkiecie tłok, a facet za kurtyną czujnie śledzi każdy krok. I dalej tak do rana, póki starczy sił. Oj, ta masz moja dana, żeby się nie urwał film. Jak się bawisz? Jak się bawisz?